W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku codziennika biblijnego w poniedziałek 16 stycznia. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie słowami haseł. Pierwsze z nich zapisane jest w Psalmie 71. Rozradują się wargi moje, gdy grać Ci będę i dusza moja, którą wybawiłeś. Drugie hasło zapisane jest w liście Pawła do Kolosan w 1 rozdziale. Z radością dziękujcie Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Chciałbym, abyśmy dzisiaj na chwilę zastanowili się nad radością, radością zbawienia, nad radością ze zbawienia. Umieć radować się, umieć cieszyć się, to wielki dar, wielkie dobro. Oczywiście nie jest sztuką cieszyć się, radować się od czasu do czasu, gdy nas spotyka tylko i wyłącznie coś dobrego, radosnego, pomyślnego. Szczególną zdolnością jest umiejętność ciągłego radowania się. Być szczęśliwym we wszystkich sytuacjach życiowych. To jest prawdziwa umiejętność. Radość życia składa się z małych, drobnych radości. Wielkie radości są rzeczą odświętną, rzadką, jak wielkie święta. I właśnie o te małe radości chodzi. O radości dnia powszedniego, bo życie składa się z dni powszednich. Ale skąd wziąć tę radość, aby nasze życie stało się szczęśliwe? Jak można cieszyć się, gdy przychodzą doświadczenia, gdy przychodzą cierpienia, nieszczęścia, może rozczarowania? Otóż źródłem prawdziwej radości, źródłem prawdziwego szczęścia jest i powinien być nasz Pan Jezus Chrystus. Jest i powinna być wiara w Niego i pewność zbawienia. Zawsze się radować można tylko wtedy, gdy się wie, że nad nami i z nami jest nasz Pan Jezus Chrystus, ten, który wszystko wie i wszystko może. Pan, który nas miłuje, Pan, który zna, troszczy się o nas i daje zbawienie, daje nam życie wieczne. To jest, to powinno być źródłem prawdziwej, życiowej radości. Mówiąc jednak o zbawieniu duszy, o życiu wiecznym, zwykle myślimy o tym, co my czynimy dla własnego zbawienia, a więc myślimy, mówimy o własnej pobożności, myślimy o bogobojnym życiu, myślimy o nabożeństwach, o naszych praktykach religijnych i zapominamy o tym, że zbawienie nasze jest przede wszystkim czynem Bożym. Często nie pamiętamy, co On uczynił i co On czyni dla naszego zbawienia. A On to posłał Jezusa Chrystusa na świat. On nam przez Niego, przez Chrystusa powiedział o swojej łasce, powiedział o swoim odpuszczeniu grzechów. Z Jego woli poszedł Jezus na krzyż, poszedł na śmierć za nas. On nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. On przez Ducha Świętego założył Kościół swój na ziemi, przez który głosi nam Ewangelię zbawienia i powołuje nas, byśmy stali się dziećmi Bożymi i dziedzicami Jego królestwa. Wszystko to jest dziełem Jego łaski i Jego zmiłowania. Czy na to zasłużyliśmy?
Czy rzeczywiście jesteśmy lepsi od tych, którzy nie dostąpili tej łaski, którzy ciągle chodzą jeszcze w ciemności? Nie. Czy jesteśmy bogaci, czy biedni, czy poważani w świecie, czy nieznani, starzy, czy młodzi? Bez Chrystusa bylibyśmy ludźmi zgubionymi. Bez Chrystusa bylibyśmy ludźmi potępionymi i bez jakiejkolwiek radości, radości życia, radości zbawienia i radości ze zbawienia. Bo tylko przez Niego jesteśmy zbawieni. Pamiętajmy zatem, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan. Z radością dziękujcie Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w świecie. Niech nam Bóg wszystkim błogosławi.